Atrybuty Boga, samoistnienie czy wieczne istnienie? Wiemy z Pisma Świętego, że Bóg ma życie w samym sobie, że Bóg nie jest od kogokolwiek zależny i że Bóg jest samowystarczalny. I chciałbym przeczytać kilka fragmentów Księga Rodzaju, pierwszy rozdział. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Widzimy, że na początku nie istniało jeszcze nic, a Bóg istniał. Księga Psalmów, Psalm 93. Twój tron jest utwierdzony od wieków, ty jesteś od wieczności. Ponownie widzimy, że Bóg jest wieczny. Księga Michała, rozdział 5. A ty, Betlejem Frata, Najmniejszy jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wiecznych. W Psalmie 92 czytamy: Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem. I ponownie przejdźmy do księgi Izajasza. W 43 rozdziale czytamy tak. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem, przede mną nie został stworzony żaden Bóg, ani po mnie nie będzie. W księdze objawienia w księdze Apokalipsy, w czwartym rozdziale czytamy tak. Każde z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł, a wewnątrz były pełne oczu i bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, święty, święty Pan Bóg wszechmogący, ten, który był i który jest i który ma przyjść. Widzimy w Księdze Objawienia, jak wielbią anioły Boga w niebie jako istotę wieczną Księdze Izajasza w 57 rozdziale możemy przeczytać Tak bowiem mówi Wysoki i wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to Święty. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych. Widzimy ponownie Wieczność, to jest cecha Boga. W liście do Rzymian w jedenastym rozdziale czytamy. Któż bowiem poznał myśli Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę. Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Zobaczmy, co. Paweł Apostoł pisze: Z Niego jest wszystko, przez Niego jest wszystko. I w Nim jest wszystko. I w liście do Kolosa jeszcze możemy przytoczyć jeden fragment. Cytuję z pierwszego rozdziału cytuję. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. Z tych kilku fragmentów widzimy, że Bóg. Istniał zawsze i nam, jako ludziom, jest to bardzo ciężko zrozumieć, bo w zasadzie nasze życie to podlega ciągle tym prawom: że zawsze jest początek czegoś i często jest jakiś koniec. Każdy z nas ma swój początek, nasza edukacja ma swój początek, nasza szkoła, nasza uczelnia, nasza praca. Nasze prawo jazdy, wszystko co nas otacza, ma gdzieś swój początek, więc być może dlatego tak ciężko nam zrozumieć tą cechą, cechę Boga. Można jeszcze tu przywołać fragment z Izajasza z 46 rozdziału, i cytuję: Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem. Nie ma żadnego innego, jestem Bogiem. I nie ma nikogo podobnego do mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie, i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. Myślę, że warto jeszcze na koniec tego podać to, że Jezus Chrystus także istniał zawsze, że nie jest stworzeniem. I świadczy o tym pismo święte, logos, to jest to, słowo odwieczne, Jezus Chrystus. W Ewangelii według świętego Jana czytamy: Na samym początku, w pierwszym zdaniu, Jan, apostoł, pisze o Sło, Synu Bożym, o Słowie Boga. Na początku było słowo, logos, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. Zobaczmy, jak to wspaniale koreluje z tymi fragmentami ze Starego Testamentu, który czytaliśmy. W Ewangelii według Świętego Jana w ósmym rozdziale czytamy tak. Jezus im odpowiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Zobaczcie, jak Jednoznaczne słowo, zanim Abraham był, ja jestem, ja jestem, to jest imię Boga. I w Ewangelii, według Świętego Jana, w 17 rozdziale, jeszcze mam jedno bardzo ważne zdanie, i cytuję: A teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat. To wspaniałe zdanie, i widzimy, kolejny raz Pan nasz, Jezus Chrystus, daje świadectwo o sobie, że to On właśnie żył już z Bogiem, zanim powstał świat. Na dzisiaj tyle. Krótki odcinek. Zachęcam, weźcie Pismo Święte, sprawdźcie, poszukajcie tych fragmentów. W notatkach do tego odcinka umieszczę link. Do transkrypcji albo do spisu tych cytatów, które tu przeczytałem. Za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia, z Bogiem.